Cześć, ponownie wita Cię Biola TV, wirtualna redaktorka oficyny multimedialnej Teraz Wiedza. Dzisiaj wstępnie zrelacjonuję, co wypichciło dla Ciebie Ministerstwo Edukacji. Otóż wczoraj, to jest 28 czerwca, opublikowano gotowy projekt zmian w podstawach programowych. W przypadku biologii rozszerzonej są to generalnie zmiany, które zapowiedziano wcześniej. Od razu zaczynamy więc dzielić i oznaczać materiały na naszej stronie internetowej. Po prostu zagadnienia, hasła nie ujęte w nowej podstawie programowej oznaczymy skrótem ADV, czyli zaawansowane. A teraz kolejna bardzo ważna sprawa. Otóż w komunikacie MEN-u czytamy między innymi: ograniczona o około 20% podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych będzie, począwszy od roku szkolnego 2024-2025, jedyną podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego. Przestają obowiązywać wymagania egzaminacyjne funkcjonujące w latach 2021-2024, wprowadzone w związku z pandemią SARS-CoV-2. W ten sposób ujednolicono wymagania maturalne. Wszyscy maturzyści przygotowują się z tego samego zakresu wymagań. To dobra wiadomość, ponieważ od teraz nie będzie zastanawiania się, czego właściwie mam się uczyć. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Cię w imieniu moich szefowych.